flaszka, przysłowiowa flaszka. Są rozpowszechniane fałszywe informacje. Nękano tą młodzież. Funkcjonowały dwa mity. Na 2 miliony dolarów te pieniądze mogły być defraudowane. Ukryli ważne dokumenty, ukryli w skrzyni. Siatka agenturalna. Byli groźnymi agentami służb bezpieczeństwa pod zmienionym nazwiskiem i widzą, że ksiądz Blachnicki umiera. Coś tu jest nie tak. Magazyn Anity Gargas, witam Państwa serdecznie. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że Państwo nas lajkują, subskrybują, podają dalej, a także wspierają nas, wpłacając darowizny na nasze konto, które Państwo widzą pode mną, albo za pomocą Patronite'a. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. A dzisiaj rozmowa na temat zbrodni, do której doszło 27 lutego 1987 roku. Zbrodni, o której wiadomo, że była zbrodnią komunistyczną, dokonaną przez służby specjalne komunistyczne, ale nie wszystkie jej aspekty, nie wszystkie jej okoliczności są znane. Człowiekiem, który ujawniał różne fakty związane z tą zbrodnią, który starał się, żeby wszystkie okoliczności wyszły na jaw, jest nasz dzisiejszy gość, pan Robert Derewenda, historyk. A teraz będzie znany w najbliższym czasie z zupełnie innej strony, mianowicie kandyduje na prezydenta Lublina. Zaraz zapytam również o motywację, jak to się stało, że historyk wchodzi w szranki bitwy o prezydenturę Lublina. Witam serdecznie. Dzień dobry. I może zacznijmy właśnie od tej śmierci. Chodzi o księdza Franciszka Blachnickiego, którego zamordowano 37 lat temu, właśnie mija rocznica tej zbrodni. Może opowiedzmy o ostatnich dniach życia księdza Franciszka. Dlaczego znalazł się na celowniku służb specjalnych komunistycznych, nie tylko PRL-owskich, ale również sowieckich? Ostatnie miesiące życia księdza Blachnickiego to praca szczególnie intensywna. Ksiądz Blachnicki rozwinął takie nowe wydawnictwo ewangelizacyjne, wydawnictwo ekumeniczne, na które wpłaty dokonywane były przez protestantów. Ksiądz Blachnicki mógł liczyć na pomoc ze strony protestantów i co miesiąc rzeczywiście wpływały odpowiednie kwoty. Tymczasem ksiądz Blachnicki drukował dla nich specjalny materiał ewangelizacyjny. A jesienią 1986 roku, na parę miesięcy przed śmiercią, otrzymał propozycję szczególnego kontraktu. Kontraktu na 2 miliony dolarów. Kontraktu, który miał dać mu możliwość działania przez najbliższe lata i właściwie zaspokoić wszelkie potrzeby finansowe. Upłynnić, można by powiedzieć, finanse księdza Blachnickiego i tego ośrodka, który prowadził w Karlsbergu. Ośrodka oazowego, Marianum, Maksymilianum to była drukarnia, która miała zasilać finansowo ośrodek, utrzymywać go. No i właśnie, mówiono bardzo dużo o tym, że ledwo wszędzie ksiądz Franciszek i jego ośrodek, a fakty były jakie? Właśnie rzeczywiście wyglądało to w ten sposób, przynajmniej dla tych, którzy współpracowali z księdzem Blachnickim i dla księdza Blachnickiego, że nieustannie brakuje pieniędzy na podstawowe kwestie, na opał, na żywność, że Maksymilianum, drukarnia, którą założył ksiądz Blachnicki, nie przynosi tych zaplanowanych właśnie finansów, które mogłyby utrzymywać cały ośrodek oazowy właśnie tam w Karlsbergu. Ksiądz Blachnicki nie miał jednak świadomości, wszystko na to wskazuje, że nie miał świadomości, że pieniądze, które wpływają na konto, nie są odpowiednio wykorzystywane. Wiele wskazuje na to, że te pieniądze mogły być defraudowane, bo konto ewangelicznego wydawnictwa ekumenicznego, które założył ksiądz Blachnicki, de facto miało dwa wzory podpisów, czyli dwie osoby odpowiedzialne za to konto. Z jednej strony był to sam ksiądz Blachnicki, z drugiej strony niestety był to agent, tajny współpracownik służb bezpieczeństwa, komunistycznych służb bezpieczeństwa, który działał... Agentka, ale wraz ze swoim mężem. Akurat pani Gontarczyk prowadziła konto i była dyrektorem tego wydawnictwa ekumenicznego, natomiast jej mąż również odpowiadał za pracę drukarni. Bo tu musimy powiedzieć, że tą agentką była Jolanta Gontarczyk, później znana jako Lange. Co było takiego groźnego w działalności tej pary agenturalnej? Przede wszystkim, jeśli czytamy dokumenty Służby Bezpieczeństwa,
to otrzymali bardzo groźne zadanie, nie tylko rozpracowania samej działalności księdza Blachnickiego, ale również działania przeciwko księdzu Blachnickiemu. I w tych dokumentach, które się zachowały, są między innymi przewidywania bankructwa księdza Blachnickiego. Co więcej, ci groźni agenci mieli również prawo kontaktowania się z innymi służbami, służbami innych krajów. O tym również jest mowa w dokumencie, że będą pracowali na styku innych służb. I wiele wskazuje na to, że w Carlsbergu mogły działać również inne służby innych krajów. Trudno powiedzieć, z kim ewentualnie Gontarczykowie podjęli tego typu kontakty. Czyli siatka. Operowała w Carlsbergu i w okolicach siatka agenturalna. I dlaczego ten ośrodek był w takim zainteresowaniu służb komunistycznych różnych krajów, zwłaszcza Moskwy? To jest właściwie pytanie kluczowe. Jeżeli mówimy o księdzu Blachnickim, co było takiego w działalności księdza Blachnickiego, że służby komunistyczne służby wysłały tych groźnych agentów do księdza Blachnickiego i wokół niego budowały sieć rzeczywiście takiej agentury? Otóż ksiądz Blachnicki był człowiekiem sukcesu. Tu w kraju w latach 70. utworzył ruch oazowy, który nie tylko wychowywał młodzież, ale przede wszystkim wychowywał tą młodzież do wolności. O ile była to epoka Gierka, w której stwarzano pozory, że jest to kraj wolny, że właściwie możemy się swobodnie rozwijać, o tyle młodzież na oazach dotykała tej niewoli komunistycznej, że nie można było swobodnie na przykład organizować rekolekcji oazowych, że przychodziła Służba Bezpieczeństwa, że przychodził Urząd Finansowy, że karano tych gospodarzy, którzy przyjmowali oazy, że nękano tą młodzież. Ale mimo prześladowań ksiądz Blachnicki nie tylko rozwijał ten ruch oazowy, ale przede wszystkim stworzył swego rodzaju modę na oazę wśród młodzieży, wśród tego młodego pokolenia. A to było najczulszym punktem, jeżeli chodzi o komunistów, bowiem komunistom najbardziej zależało na młodzieży, o której mówiono wtedy, jeśli chodzi o komunistów, że o ile starsi jeszcze przy kościele zostaną, o tyle dla młodzieży ten kościół nie będzie potrzebny. Ksiądz Blachnicki to wszystko po prostu wywrócił całkowicie, bo to młodzi ludzie, radykalni ludzie idą do kościoła i młodzi ludzie angażują się w działalność wolnościową, ale po stronie oczywiście Jezusa, po stronie Kościoła, a przeciwko zniewoleniu komunistycznemu, które to zniewolenie komunistyczne obnażał właśnie ten ruch oazowy i ksiądz Blachnicki. Właśnie, ksiądz Blachnicki otwarcie mówił o zniewoleniu, jakie niesie komunizm. Głosił to zarówno w Polsce, jak i później, kiedy trafił z pewnymi tam perturbacjami do Niemiec, do Carlsbergu. Dlaczego tak się stało, że trafił do Niemiec? Ksiądz Blachnicki postępował, można powiedzieć, krok po kroku. Przyglądał się rzeczywistości, widział tą rzeczywistość, ale odpowiadał na nią. Najpierw był to ruch oazowy, następnie pewna szeroka akcja ewangelizacyjna prowadzona w roku 1980 i 81, ale również działalność trzeźwościowa. Ale w roku 81, jesienią 80... Ja tutaj, momencik, bo tutaj ta akcja trzeźwościowa, może powiedzmy o tym, bo to był olbrzymi ruch, który udało się, wielosettysięczny, prawda, który udało się uruchomić księdzu. Jest jeden moment w okresie PRL-u, kiedy spada sprzedaż alkoholu. I to jest moment zwrotny, przełom lat 70. i 80. To również czas, kiedy ksiądz Blachnicki w 79. roku rozpoczyna działalność krucjaty wyzwolenia człowieka, takiego ruchu trzeźwościowego. To również czas, kiedy... No bo za czasów komuny w Polsce nie wylewało się za kołnierz. Polacy uchodzili za naród, który jest de facto rozpity. Z drugiej strony władzy zależało na tym, żeby rozpijać ten naród, dlatego że była to najprostsza metoda dostarczenia pewnej rozrywki. Nie trzeba było dawać paszportu, nie trzeba było tym ludziom gdzieś wyjeżdżać, wystarczył alkohol. Wystarczyło kupić. Dokładnie tak, wystarczyła ta flaszka, przysłowiowa flaszka. Ksiądz Blachnicki, wychowując ludzi do trzeźwości, wiedział i o tym sam mówił, że jeśli człowiek jest trzeźwy, inaczej widzi rzeczywistość. On mówił, że jeśli człowiek radziecki wytrzeźwieje, to ten Związek Sowiecki się rozleci, ponieważ człowiek trzeźwy inaczej oceni rzeczywistość, która go otacza. No i dlatego do tej pory w Rosji można kupić wódkę taniej niż jabłka, prawda? Niewątpliwie w jakiś sposób też polityka Gorbaczowa była związana również z ograniczaniem, przynajmniej próbą ograniczenia właśnie, dostępu do alkoholu, ale wiemy dobrze, że rzeczywiście skończyło się to dla Związku Sowieckiego ostatecznym rozpadem. Ta krucjata trzeźwości zakończyła się pełnym sukcesem. I teraz jest kolejny krok. Ksiądz Blachnicki wzywa do tego, żeby ocenić rzeczywistość polityczną PRL-u.
i wzywał do tego, żeby na przykład nie brać udziału w wyborach, oczywiście to takie wybory na wzór komunistyczny sfałszowane, wiosną 1980 roku, kiedy na przykład jeszcze KOR się zastanawiał, czy w ogóle taką odezwę wydać, Ksiądz Blachnicki wzywał Azowiczów, żeby bojkotować te wybory. I idzie dalej, mianowicie tworzy ewangelizację środowisk pracy, a jesienią 1981 roku inauguruje w Lublinie 11 listopada 1981 roku to święto narodowe, ale wtedy w PRL-u nieobchodzone, bo obchodzono rewolucję październikową 7 listopada. Ksiądz Blachnicki 11 listopada na Sławinku w Domu Ruchu Światło Życie ogłasza powstanie chrześcijańskiej służby społecznej i stawia sobie cele polityczne, wprost cele polityczne. Marzy mu się, że Oazowicze będą w przyszłości ministrami, że będą posłami, że będą rządzić krajem, że będą w Polsce odpowiedzialni. To jest moment, kiedy trudno sobie było w ogóle wyobrazić, żeby komuniści z kimkolwiek podzielili się władzą, a żeby Oazowicze mogli się angażować w politykę, zmieniać rzeczywistość. To w ogóle było niewyobrażalne, ale ksiądz Blachnicki zdecydowanie wybiegał. Tą organizację, tą chrześcijańską służbę społeczną rozwinął już będąc na Zachodzie, bo tuż przed stanem wojennym wyjechał na Zachód, aby tworzyć Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji. Najpierw pomysł był, żeby to zrobić pod Rzymem, ostatecznie osiadł w Karlsbergu w Republice Federalnej Niemiec i tam przekształcił tą chrześcijańską służbę społeczną w chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów, bo stamtąd z Niemiec ta perspektywa komunizmu wygląda inaczej, bo była to już perspektywa wszystkich krajów komunistycznych, łącznie z tymi narodami, które znalazły się w Sowietach. W którym momencie według Pana ta działalność agentury wokół księdza zaczęła się zagęszczać? Ksiądz Blachnicki nie wiedział, dlaczego to, co podejmuje, nie udaje mu się. Czyli dlaczego cele, które zakłada, nie są osiągane. Takim celem na przykład był pewien dochód z drukarni, którą utworzył. Nie był człowiekiem niepoczytalnym, był doskonałym strategiem, doskonałym planistą, natomiast zarzucano mu później, po jego śmierci, ale jeszcze za życia, że jest nieodpowiedzialny, że oto wziął kredyty, nie umiał sobie poradzić rzekomo w gospodarce wolnorynkowej, nabrał kredytów i potem były długi zaciągnięte dla tego ośrodka. Natomiast ksiądz Blachnicki w naturalny sposób planował, jak każdy ekonomista i jak każdy, który inwestuje, mianowicie... Jak każdy na Zachodzie, prawda? Dokładnie tak. Bo w Polsce to może te kredyty nie były wtedy takie popularne, albo były dla wybrańców z nomenklatury. Wiedział, ale na Zachodzie kredyt to była podstawa przedsiębiorczości. Wiedział, że jeśli zainwestuje w maszyny, to te maszyny w przeszłości, to można było obliczyć, przyniosą pewne zyski. Ale jednak to się nie układało. Jednak nie przynosiła ta drukarnia zysku. Nie mógł jednak dojść do tego, że wokół niego jest tak ścisła agentura. Już od roku 1984 przeciwko księdzu Blachnickiemu pracowało małżeństwo Gontarczyków, pani Jolanta i Andrzej Gontarczykowie, którzy przybyli z dzieckiem do Karlsbergu i zdobyli zaufanie księdza Blachnickiego. Na tyle zdobyli to zaufanie, że ksiądz Blachnicki powierzył im najważniejsze zadania, mianowicie pani Jolanta Gontarczyk pod pseudonimem tajnego współpracownika jako panna prowadziła chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. Potem prowadziła drukarnię i wydawnictwo, a pan Gontarczyk, jej mąż, był odpowiedzialny za działania drukarni. Więc wszystko wskazuje na to, że właściwie najważniejsze działania w tym Karlsbergu kontrolowali agenci. Dochodzą do księdza informacje coraz bardziej sprecyzowane, że Gontarczykowie są agentami. W przeddzień śmierci swojej spotyka się ze swoimi współpracowniczkami i co im mówi? Ksiądz Blachnicki mówi o tym, że Gontarczykowie wykończyli Maksymilianum. Tyle zapamiętano i ta informacja była faktycznie przekazywana przez obie panie, które uczestniczyły w tym spotkaniu z księdzem Blachnickim, pani Gizela Skop i pani Zuzanna Podlewska. One rzeczywiście mówiły o tym, że ksiądz Blachnicki miał powiedzieć takie słowa. Nie wiemy dokładnie, czy powiedział Maksymilianum, czy powiedział wydawnictwo, ale że Maksymilianum, czyli ten podmiot, który wydawał książki, który miał przynosić pewne zyski, które miały służyć utrzymaniu ośrodka. Ale to jest ciekawe, bo w trakcie tego spotkania brała udział również Teresa Michałczak. Ja tutaj specjalnie zrobiłam przerwę, ponieważ wrócimy do tego momentu. Dlaczego tylko te dwie osoby zostały zapamiętane? Wiąże się to z późniejszym, karygodnie prowadzonym śledztwem przez prokurator IPN-u Ewę Koi. Zaraz o tym porozmawiamy. Ale wróćmy do tego wieczoru. Ksiądz Blachnicki miał powiedzieć, że Gontarczykowie wykończyli Maksymilianum. To jest o tyle istotne, że same te słowa wskazują na to, że ksiądz Blachnicki mógł zdobyć wiedzę na temat tego, że konto, na które wpływały pieniądze,
nie tylko jest obsługiwane przez panią Jolantę Gontarczyk, ale pieniądze z tego konta mogą być defraudowane, bo jeśli przyjrzymy się sumom, a w ostatnich miesiącach życia księdza Blachnickiego na to konto wpłynęło ponad 1 300 000 marek, to są to tak wysokie pieniądze, czy tak wysokie kwoty, że swobodnie ksiądz Blachnicki nie tylko mógł rozwijać swoją działalność, ale tym bardziej nie miał problemu z zadłużeniem czy ze spłatą długu. Tego krytycznego dnia ksiądz wychodzi jak co dzień do pracy w drukarni i jak co dzień wraca na obiad do Marianum. Co wtedy? Co wtedy następuje? Dzień właściwie jak co dzień. Ksiądz Blachnicki po obiedzie udaje się do swojego pokoju na poobiednią drzemkę, taki miał zwyczaj, ale w czasie tej poobiedniej drzemki nagle z jego pokoju dochodzi niepokojący głos księdza, który ma bardzo poważny kaszel. Wpadają do pokoju dwie jego współpracownice, Gizela i Zuzanna, i widzą, że ksiądz Blachnicki umiera, zresztą sam jest świadom, że sytuacja jest bardzo groźna. Wzywają lekarza księdza Blachnickiego, ten zjawia się natychmiast, ale właściwie nie podejmuje się wezwania pomocy, nie podejmuje się wezwania ambulansu, czy to helikopterem, czy karetki zwykłej, i ksiądz Blachnicki umiera. Właściwie można by powiedzieć, że wydaje się to jako śmierć naturalna i przez kolejne lata, przez długie kolejne lata, ta informacja o tym, że ksiądz Blachnicki zmarł w sposób naturalny, właściwie jest przyjęta jako podstawowa. Nikt tego nie kwestionuje przez kolejne lata. Oczywiście bezpośrednio po śmierci księdza Blachnickiego zastanawiano się, ponieważ z jego ust wypływała piana, ale lekarz osobisty, lekarz księdza Blachnickiego, lekarz Fritsch miał mówić, że to się zdarza, że jest to naturalne. I tak też przyjęto tą informację. Po raz pierwszy wątpliwości pojawiają się w momencie, kiedy wychodzi na jaw, że bezpośredni współpracownicy księdza Blachnickiego bez żadnych wątpliwości byli groźnymi agentami służb bezpieczeństwa, a jest to związane z powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej pod koniec lat 90. i dostępem do informacji, dostępem do dokumentów, które wprost wskazały i pokazały, że pani Jolanta i Andrzej Gontarczykowie nie tylko współpracowali z księdzem Blachnickim, ale przede wszystkim działali przeciwko księdzu Blachnickiemu. I to jest moment zwrotny, kiedy zaczynamy poddawać wątpliwość, czy aby na pewno ksiądz Blachnicki zmarł w sposób naturalny. IPN podejmuje śledztwo, prowadzi je prokurator Ewa Koj. I co się dzieje w tym śledztwie? Zasadniczo to śledztwo nie przynosi efektu. Tak najogólniej mówiąc, jeśli chodzi o konkluzję z tego śledztwa, to konkluzja jest taka, że nie znaleziono żadnych informacji, które mogłyby świadczyć o tym, że ksiądz Blachnicki został zamordowany. Z drugiej strony odstępuje się od ekshumacji, ponieważ właśnie podaje się argumentację, że nie wskazuje nic na to, aby mógł zostać zamordowany. Z drugiej strony, jak sprawdzić, czy nie został zamordowany, jeśli nie podejmuje się ekshumacji, czyli jedno wyklucza drugie. No właśnie, i teraz te wątki, o których tutaj opowiadaliśmy, wyszły na jaw również po latach. Nie pani prokurator Koj, nie ówczesne śledztwo IPN-u wykryło, że może być tutaj nie tylko sprawa siatki agenturalnej wokół księdza, ale również na przykład wątek finansowy, który być może nawet sam ksiądz natrafił na trop, w jaki sposób wypływają pieniądze. To wszystko, jak pan komentuje, że prokuratura IPN-owska, prokurator Ewa Koj tego wszystkiego nie rozpatrywała? To w ogóle jest jedna wielka zagadka, dlatego że dokumenty o przepływach finansowych na koncie wydawnictwa, które ksiądz Blachnicki założył właściwie na ponad rok przed śmiercią, te dokumenty nie tylko nie dotarł do niej prokurator ówczesny Instytutu Pamięci Narodowej, ale te dokumenty w ogóle praktycznie nie były badane. Do tych dokumentów dotarłem całkiem niedawno, było to 3 lata temu, dokumenty, które przeleżały w szafie w pokoju księdza Blachnickiego. Przez całe lata byłem dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, potem Instytutu Księdza Blachnickiego, który zajmował się spuścizną księdza Blachnickiego. Wielokrotnie byłem w Carlsbergu, ale o istnieniu takich dokumentów nigdy nie wiedziałem. Dowiedziałem się bardzo późno, po wielu latach, i już kiedy dotarłem... Ale to chwała panu, że pan na te dokumenty w ogóle trafił. Natomiast
to kolejny kamyczek do ogródka prokurator Ewy Koi, która nawet się nie pofatygowała, żeby zrobić, nie wiem, wizję lokalną i poprosić o wydanie dokumentów, które mogą wyjaśnić okoliczności śmierci księdza, prawda? No bo jeśli pan nie ma narzędzi, historyk nie ma takich narzędzi, jakie ma prokuratura, żeby pewne sprawy naświetlić. Z jednej strony ksiądz Blachnicki ufał ludziom, z drugiej strony był niezwykle dokładny. Zachował się safe w Carlsbergu, w którym trzymano dokumenty. Zachował się nawet oryginalne opisy poszczególnych szufladek. Wszystko wskazuje na to, że z jednej strony oczywiście pani Jolanta Gontarczyk jako tajny współpracownik też jednocześnie służb bezpieczeństwa działała przeciwko księdzu Blachnickiemu i gromadziła dokumenty, ale z drugiej strony część dokumentów, bo główna poczta miała przychodzić na Marianu, że część dokumentów była prowadzona właśnie w ośrodku i zachowały się zapiski, informacje o założeniu wydawnictwa, podpisy, właśnie wzory podpisów do banków. Czyli te dokumenty zostały zachowane niezależnie od tego, co robili ci groźni agenci, którzy, jak wiemy z dokumentów Służby Bezpieczeństwa, ukryli ważne dokumenty, ukryli w skrzyni, a skrzynię zakopali gdzieś właśnie w Carlsbergu. Nigdy do tej skrzyni nie dotarliśmy, ale jednak zachowały się pewne dokumenty, które świadczą o tym, że te pieniądze wpływały na konto. Momentem zwrotnym w badaniu tej historii dla mnie było odsłuchiwanie czy digitalizacja nagrań z czasów księdza Blachnickiego, gdzie na jednym z nagrań z kwietnia 1987 roku, kilka tygodni po śmierci księdza Blachnickiego, jego bezpośredni współpracownicy, między innymi pan Gierga, który zajmował się finansami ośrodka, ci bezpośredni współpracownicy księdza Blachnickiego mówią o tym, że są rozpowszechniane fałszywe informacje, jakoby Carlsberg jest tak poważnie zadłużony. I to był moment zwrotny, jeżeli chodzi o moje spojrzenie na te dzieje, na ten ostatni okres życia księdza Blachnickiego. Przez całe lata w ruchu azowym wśród współpracowników księdza Blachnickiego funkcjonowały dwa mity, dwie nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, że ksiądz Blachnicki był schorowany, w związku z tym można było sobie wytłumaczyć śmierć księdza Blachnickiego, tak, że zmarł, ponieważ był schorowany. A druga nieprawdziwa informacja, że ksiądz Blachnicki miał bardzo wysokie długi i nie radził sobie z finansami. Nic błędniejszego. Jeśli ja z nagrania dowiaduję się, nagrania z kilku tygodni po śmierci księdza Blachnickiego, że jego współpracownicy mówią, że to są nieprawdziwe informacje, to sobie pomyślałem, to coś tu jest nie tak. No jak to? Przecież oni wtedy mówią, że to są nieprawdziwe informacje, a przecież my do dzisiaj uznajemy, że przecież takie długi były. I zacząłem szukać. W ten sposób dotarłem właśnie do tych dokumentów, które zachowały się w Carlsbergu, które świadczyły o tych wpływach na konto Ekumenicznego Wydawnictwa Ewangelizacyjnego. Pan dokłada swoją cegiełkę do tego wyjaśniania okoliczności śmierci księdza i trwa drugie śledztwo prokuratury IPN-owskiej. Tym razem prowadzi je pan prokurator Skwara. Prowadzi je prawidłowo. Dochodzi do ekshumacji. Przebadane są szczątki księdza. Prokuratura potwierdza, że ksiądz był otruty. Co dalej się dzieje z samymi Gontarczykami? Czy pan śledził losy tych dwojga? To oczywiście trudne pytanie. Nie zajmowałem się tym, ale widać, że sytuacja powtarza się, jaka miała miejsce ponad dwie dekady temu, kiedy po raz pierwszy zaistniała medialnie kwestia państwa Gontarczyków, że pani Jolanta Gontarczyk robi karierę w III Rzeczypospolitej, że zajmuje wysokie stanowisko ministerialne, a tymczasem była groźnym agentem przy księdzu Blachnickim. Znaczy w ministerstwie, nie ministerialne, tylko w ministerstwie. Tak, w ministerstwie. Spraw wewnętrznych, tak. I teraz sytuacja powtarza się o tyle, że po tamtym okresie, czy po tamtej sytuacji, pani Jolanta nagle ginie z przestrzeni publicznej, odnajduje się kilka lat temu pod zmienionym nazwiskiem, jako już nie Jolanta Gontarczyk, tylko Jolanta Lange, jako współpracownica prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, gdzie za publiczne pieniądze uczy nas tolerancji, poszanowania. To brzmi jak zgroza, można by powiedzieć jak zemsta wręcz komunistów, którzy w ten sposób funkcjonują dzisiaj w przestrzeni publicznej za pieniądze wolnej Polski, przeciwko której de facto przez całe lata działali, a ci, którzy doprowadzili do tej wolnej Polski, którzy za nią zapłacili, czyli ludzie Solidarności, nie mogą się cieszyć takim, można powiedzieć, takimi działaniami czy takim wsparciem ze strony państwa czy samorządu, jak właśnie dawni agenci komunistyczni. Czyli teraz pani Jolanta zachowuje się w podobny sposób, to znaczy ginie nagle z przestrzeni publicznej. Pytanie, w którym momencie i w jakim miejscu na nowo i pod jakim nazwiskiem panią Jolantę odnajdziemy.
No były informacje, że uciekła w momencie, kiedy wyszła na jaw sprawa otrucia księdza, kiedy została potwierdzona. Natomiast pod znakiem zapytania stoi przyszłość śledztwa, prawda? Bo nie wszystkie czynności pan prokurator Skwara wykonał. Miał jeszcze sporo świadków do przesłuchania, miał sporo dokumentów jeszcze do zdobycia. To było szeroko zakrojone, z rozmachem prowadzone śledztwo, również poza granicami Polski. No i przyszłość tego śledztwa w momencie, kiedy słyszymy od koalicji 13 grudnia, nomen omen, zapowiedzi, że IPN będzie zlikwidowany albo będzie funkcjonował w innej formie, przyszłość tego śledztwa jest no, pod znakiem zapytania. Będziemy śledzić oczywiście tę sprawę. Państwa odsyłamy do filmu Operacja Baksis. Nasz gość był jednym z rozmówców, jedną z osób, która się wypowiadała w tym filmie. Operację Baksis mogą Państwo obejrzeć, chociaż proszę się spieszyć, bo zarząd TVP likwiduje wszystko z przestrzeni publicznej, co wykonali wcześniej dziennikarze za poprzednich zarządów TVP. Może jeszcze powiedzmy, przepraszam, dlaczego taki tytuł? Właśnie Operacja Baksis. Oczywiście jest to operacja związana z operacją, którą wykonywały tajne służby. Ja chciałbym powiedzieć dwa słowa jeszcze na temat tego filmu. Film pokazuje dużo więcej niż do tej pory było w literaturze o księdzu Blachnickim, bowiem pani redaktor udało się dotrzeć do osób, których nie widzieliśmy od wielu lat, a które świadczą o tym, że ksiądz Blachnicki na przykład prowadził to wydawnictwo ekumeniczne, że współpracował z protestantami, że wszystko to, o czym świadczą dokumenty, są w stanie potwierdzić żyjący jeszcze świadkowi. I niestety film również potwierdza fakt, że nie tylko ta agentura funkcjonowała wokół księdza Blachnickiego, ale że zawężał się, można powiedzieć, ten kołnierz, czy też ten pierścień tej agentury wokół księdza Blachnickiego i wreszcie, że moment śmierci księdza Blachnickiego nie był przypadkowy. Z jednej strony na tyle odległy od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, że inaczej dokonano tej zbrodni w taki sposób, żeby nikt się nie dowiedział, że była to zbrodnia. Z drugiej zaś strony był to moment zwrotny, bo ksiądz Blachnicki był właściwie w przededniu wielkiego kontraktu, który dawał mu możliwości rozwoju, dalszego rozwoju chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. I trzecia kwestia, że był to moment, kiedy w Polsce obradowała Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych, czyli odpowiedzialni Ruch Światło Życie byli w Częstochowie i można było przekazać informacje o księdzu Blachnickim do Polski i kontrolować tą informację, w jaki sposób ona dotrze do Polski i natychmiast zostanie rozpowszechniona w Polsce. Więc film odpowiada na bardzo wiele pytań, które do tej pory było gdzieś zawieszonych można by powiedzieć w dyskusjach, w rozmowach, natomiast ten film na bardzo wiele wątpliwości odpowiada. Odłóżmy teraz sprawę filmu na chwilę. Jak to się stało, że pan historyk teraz będzie walczył o prezydenturę w Lublinie? Od 2018 roku jestem radnym Rady Miasta Lublin. W ten sposób mogę brać udział w najważniejszych decyzjach dotyczących miasta i przyglądając się pewnej niefrasobliwości ze strony obecnie urzędującego prezydenta pewnego niewłaściwego planowania Lublina, brałem pod uwagę, że chciałbym poważniej jeszcze zmieniać to miasto i że w przyszłości być może również przyjdzie mi stanąć do odpowiedzialności za całość organizacji miasta. No ale też nauki księdza Franciszka tutaj pomogły, prawda? Tak, jest to konsekwencja naturalna o tyle, że ksiądz Franciszek Blachnicki wychowywał nie tylko do tego, żeby otrzymywać, ale również do tego, aby dawać. Również dawać siebie w takim wymiarze społecznym, czyli żeby robić coś dla ogółu społeczeństwa. Wychowując się w środowisku azowym, w naturalny sposób byłem przygotowywany do tego, żeby być odważnym. A w przestrzeni publicznej, również w przestrzeni samorządowej, trzeba być odważnym, dlatego że w pewnym momencie zderza się nie tylko z krytyką chociażby ze strony mediów, czy ze strony, prawda, nie wiem, tych, którzy nie wyobrażają sobie, że można tak daleko się zaangażować, ale przede wszystkim również zderzamy się z pewnym już zastanym układem. Nierzadko jest to bardzo trudny układ, dlatego że to są wzajemne zależności, które się wspierają. Przypomina mi to w jakiś sposób sytuację, w jakiej działał ksiądz Franciszek Blachnicki, ale on zawsze mówił w ten sposób, że nie należy się pytać, czy można, tylko czy należy.
I ksiądz Blachnicki wszystko tak planował precyzyjnie, aby można było osiągnąć cel, ale jednocześnie pozostawiał również miejsce na Pana Boga, którego traktował bardzo poważnie i tak o tym mówił. Czyli mówił na przykład, że nie zastanawia się nad tym, czy będzie miał środki na podjęcie danego zadania, bo miał nadzieję w opatrzność Bożą, czyli że bierze Pana Boga na spółkę. Skoro traktuje tego Pana Boga poważnie, to te środki po prostu w jakiś sposób się znajdą. I mówił tak, że wszyscy się zastanawiają, skąd my mamy pieniądze na rozwój ruchu azowego, ale mówi, że jednego się nie domyślałem, że my po prostu tych pieniędzy nie mamy. I w ten sposób to dzieło faktycznie się rozwijało, a ja wychowując się nie tylko w oazie, ale słuchając księdza Blachnickiego, jako świetnego stratega, planistę, przenikałem, czy w jakiś sposób przyjmowałem te treści, które ksiądz Blachnicki głosił, którymi żył i które rzeczywiście pozwalały mu rozwijać dzieła, które zainicjował. Pana przeciwnikiem będzie człowiek, który budował ten układ, o którym tu panu pan wspomniał, przez 3 kadencje. Co pan wie o swoim przeciwniku? On kandyduje ponownie, już na 4. kadencję. Tak, z punktu widzenia demokracji to brzmi już dosyć, można by powiedzieć, poważnie, że ktoś, kto odpowiada za Lublin przez 14 lat, ubiega się o kolejną kadencję, to właściwie 2 dekady, to brzmi jak całe 20-lecie międzywojenne niemalże, będzie odpowiadał za miasto i w jakiś sposób będzie również kierował poszczególnymi działami. Chciałby oczywiście kierować poszczególnymi działaniami w mieście. To mogłoby być bardzo niebezpieczne, bowiem demokracja z góry zakłada pewną kadencyjność. Proszę zobaczyć, że nawet prezydent państwa nie może być dłużej niż 2 kadencje. Jest to specjalnie założone po to właśnie, żeby wprowadzić pewną świeżość, żeby wprowadzić pewne inne spojrzenie i pewne nowe rozwiązania. To, co widzę jako zagrożenie dla Lublina, to na przykład, że samorząd sobie nie radzi w podstawowych działaniach. Na przykład jeśli chodzi o transport publiczny, jeśli chodzi o prowadzenie szkół, ta infrastruktura szkolna pozostawia bardzo wiele do życzenia. I właściwie co spotkanie, czy co sesję Rady Miasta słyszymy narzekanie, że samorząd w ogóle musi się takimi zadaniami zajmować, że nie ma środków de facto na tego typu zadania, a wręcz można by powiedzieć, no już chyba, nie wiem, zadrwieniem z mieszkańców jest to, że słyszy się zapowiedź, że w przyszłości będą autobusy kursować w Lublinie co 10 minut. Po 14 latach rządów nagle taka zapowiedź, to ja się pytam, jak było dotychczas. Przez te 14 lat nie starczyło czasu, żeby ten transport usprawnić, żeby rzeczywiście mógł służyć mieszkańcom. Tak to niestety wygląda, ale najtrudniejszym w mieście jest brak pewnego skoordynowania planistycznego. Ale Krzysztof Żuk, o którym mówimy, czyli prezydent z nadania Platformy Obywatelskiej, był kojarzony z wieloma aferami. Nie wiem, czy pan może nam, naszym widzom, wymienić 2-3 przykładowe, zanim przejdę do kolejnej kwestii. To jest umiejętność rządzenia na tyle, żeby te afery do mnie nie przylgnęły. Proszę zwrócić uwagę, mówimy o człowieku, który z jednej strony jest wiceszefem Platformy Obywatelskiej w tym regionie, z drugiej zaś strony występuje jako prezydent, który odcina się przynajmniej medialnie od własnej matki partii i mówi, że oto tutaj, prawda, reprezentuje miasto i, prawda, jest w jakiś sposób gdzieś daleki od działania partyjnego. To jest pewna gra, która oczywiście ma przynieść odpowiedni skutek, ale no nie możemy oczywiście przyjąć tego typu retoryki, dlatego że to jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia miasta, że człowiek, który chce być wiarygodny, de facto można by powiedzieć, że miesza pewne pola. Ale ja pytałam tutaj o afery. Może ja w takim razie przynajmniej 2-3 wymienię, które wzbudzały bardzo duże kontrowersje w Lublinie. Na przykład fakt, że wręczał nagrodę 25 tysięcy złotych instytucji zarządzanej przez jego żonę. No tutaj konflikt interesów był oczywisty. Inna sprawa, zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie, mimo że tego zabraniały przepisy. Jak pan ocenia fakt, że ludzie mimo takich afer nadal dawali mu szansę? Niestety samorząd to również duże pieniądze.
to również cała administracja, która może pracować na tego, który decyduje o tym, w jaki sposób ten samorząd funkcjonuje. Proszę zwrócić uwagę, że cała propaganda w mieście z jednej strony pokazuje miasto, ale de facto promuje samego prezydenta. I tak jest to wszystko ułożone, żeby żadna z tych afer nie przylgnęła. Mało tego, pewnymi sztandarowymi budowami próbuje się przykryć niedomagania w innych dzielnicach. Owszem, mamy bardzo ładne inwestycje, które cieszą oko, ale z drugiej strony brak kanalizacji w wielu centralnych miejscach Lublina, czy też dziury w asfalcie, to są sprawy podstawowe, które niestety powinny zostać w jakiś sposób ułożone. Ale co tam brak kanalizacji w Lublinie, jak w Warszawie nie ma w niektórych miejscach? No tak, ale w wielu miejscach, pani redaktor, zbyt wielu miejscach, to chyba stolicy. Jedno z drugim ściśle związane, tak? I tu rządzi Platforma Obywatelska, która z jednej strony pokazuje ludziom pewne sztandarowe budowy, z drugiej strony nie jest w stanie zadbać o podstawową infrastrukturę. Ale uwaga, to jest rozwój trzeciego świata, to jest rozwój krajów rozwijających się. Jeśli mówimy o krajach nowoczesnych, jeśli patrzymy na kraje rozwinięte, to nie może być takiej różnicy nawet między poszczególnymi dzielnicami, a już co dopiero mówić, żebyśmy nie mieli kanalizacji czy asfaltu w samym centrum miasta. Pod jakimi hasłami chce pan wystartować, żeby ludziom zaoferować coś, co zburzy ten wieloletni układ, który, jak pan sam powiedział, okopał się, wzmacniając tę patologię? Przede wszystkim musimy nieco inaczej spojrzeć na Lublin. To już się dokonało w ostatnich latach, dlatego że rządy Zjednoczonej Prawicy zupełnie inaczej patrzyły na Polskę Wschodnią. Lublin miał być hubem, centralnym hubem w tej części Europy. Czyli Lublin, jeśli spojrzymy na niego w taki sposób, łączy północ z południem, wschód z zachodem. Czyli mamy doinwestowane drogi, chociażby 19 Via Carpatia, która jest budowana. Organizujemy od lat spotkania, pewne kongresy Trójmorza, które mają wskazywać na to, że Lublin jest tym miejscem węzłowym. Bo przecież to Lublin, a nie inne miejsce, został wybrany jako podpisanie Unii Lubelskiej, bo tutaj właśnie spotykały się te drogi łączące te części Europy. Na tym tle Lublin wygląda zupełnie inaczej i może być szansą rozwojową, na przykład w handlu, w gospodarce, która będzie prowadziła między Unią Europejską a Ukrainą, którą mamy nadzieję w przyszłości będziemy witać w Unii Europejskiej. Chyba że wchodzimy w geopolitykę, którą prezentuje obecny rząd Donalda Tuska, a wtedy to zupełnie inaczej wygląda, bo Donald Tusk buduje politykę w oparciu o Niemcy i w oparciu o Francję. Wtedy Polska nie tylko jest uboższym krajem na uboczu, ale Lublin jest na dalekich peryferiach, jest bez żadnych perspektyw. Nie ma sensu inwestować w jakiekolwiek drogi, nie ma sensu inwestować w infrastrukturę, bowiem Lublin to jest miejsce bez przyszłości i wtedy rzeczywiście Lublin takiej przyszłości nie odnajdzie. Trudno będzie mówić o logistyce, o przemyśle w Lublinie, o czymś, co może dać faktyczny rozwój Lublinowi i przynieść de facto środki do kasy miejskiej, bo bez tych środków ani nie spłacimy potwornego długu, ani nie będziemy mieli pieniędzy na to, żeby podejmować pewne inwestycje, bo zawsze trzeba mieć ten wkład własny, ani tym bardziej nie będzie to miejsce, w którym młodzi ludzie będą chcieli budować swoją przyszłość, a to jest ogromny problem Lublina, że Lublin jest świetnym ośrodkiem akademickim. Jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce bardzo wysoko stoi szkolnictwo średnie, ale również wyższe, ale niestety nasza młodzież odpływa z Lublina i odpływa z jednej strony młodzież lubelska, z drugiej strony studenci, którzy kształcili się w Lublinie. Myślę, że jeśli zmienimy miejsce Lublina w tej części Europy, a pod tym względem samorząd ma również rolę kluczową do odegrania, to ten Lublin rzeczywiście będzie zupełnie inaczej się rozwijał, będzie miastem nowoczesnym. Ja myślałam, że pan wspomni o Górkach Czechowskich. Ta sprawa ciągnie się od lat i skupia, jak w soczewce, wiele patologii. To taki symbol patologii polskich, samorządowych. Tam wszystko jest, i biznesmeni, i aktywiści, i patodeweloperka. Jak pan chce rozwiązać ten problem? Górki Czechowskie są już rozpoznawalne nie tylko w Lublinie, ale rzeczywiście w całej Polsce jako pewien symbol. Faktycznie symbol pewnego układu, można by powiedzieć, wzajemnego między władzą samorządową, a między pewnymi wpływowymi, biznesowymi kręgami. Z jednej strony górki, które mogły dostarczać naturalną wentylację do miasta i nie ma co opowiadać o samochodach elektrycznych, o nasadzeniu drzew,
o pewnych rozwiązaniach, które są niczym w stosunku do tego, że tak wybudujemy infrastrukturę miejską, że nie będzie szans na to, aby walczyć ze smogiem. Po prostu nie wyburzymy potem tych budynków, tak? I choćbyśmy nie wiem co robili, to pewnych rzeczy nie zmienimy. A przecież dawniej planowano w ten sposób miasto, że również planowano te pewne korytarze, czy pewną wentylację miasta i pewne, można powiedzieć tutaj, rozwiązania pod względem również czystości powietrza. Górki zostały kupione przez dewelopera z pewnym przeznaczeniem. Owszem, można tam było stawiać pewną zabudowę, ale trzeba było zachować przede wszystkim jako dużą część terenów zielonych. I tutaj miasto zmieniło spojrzenie na te górki. Z jednej strony prezydent rozpisał referendum. To już po sprzedaniu, tak? Już po sprzedaniu. Prezydent rozpisał referendum, w którym mieszkańcy mieli się opowiedzieć, czy są za zabudową tych górek, czy może za utworzeniem tam parku, jak to sobie wyobrażają. Referendum oczywiście nie zdobyło większości, ale można by, że w przestrzeni publicznej zaistniał temat na tyle, że można było rozplakatować, przekonując do koncepcji zagospodarowania tych górek w taki sposób, że na części będą osiedla, a na części zostanie wybudowany park. I tak mniej więcej to zostało wstępnie rozwiązane, że deweloper może zabudować część tych górek, około 30 hektarów, a około 70 hektarów ma zostać przeznaczonych na park, który zostanie wybudowany przez dewelopera za około 10 milionów złotych. To byłby największy park Lublina, te 70 hektarów. Pytanie, jaki park można wybudować też za 10 milionów? I uwaga, jak utrzymać park na tych glebach, które de facto nie są przygotowane do tego, żeby można było tam zasiać czy utrzymać trawniki, co więcej. Tam jest pewna własna przyroda, która już dziś funkcjonuje i zniszczenie jej właśnie przez tworzenie na siłę jakiegoś nowego parku niszczy de facto wszystko to, co przyroda przez długi czas tam właśnie na tym terenie wybudowała czy stworzyła. Mamy tam chociażby chronione gatunki, mamy oczywiście naturalne miejsca do tego, żeby można było wypocząć i nie trzeba było szczególnej ingerencji, żeby można było ten teren utrzymać i aby ten teren mógł służyć mieszkańcom. Tam mamy jeszcze jedno odkrycie, mianowicie przez całe lata mieszkańcy Lublina mówili, że na tym terenie są pochówki z czasów II wojny światowej. Oczywiście byli tacy, którzy wyśmiewali ludzi, że tam są jakieś kości podrzucane, ponieważ ludzie znajdowali kości i mówiono o tym, że w latach 70. po prostu tam wręcz kości były gdzieś na wierzchu. Okazało się, że Instytut Pamięci Narodowej rzeczywiście odnalazł całe mogiły. Odnalazł całe mogiły tych, którzy zostali tam właśnie prawdopodobnie w czasie II wojny światowej albo rozstrzelani bezpośrednio nad tymi dołami śmierci, albo przywiezieni już wcześniej rozstrzelani. To jest około 40 całych szkieletów. To nie jest bagatela, to są właściwie największe tego typu ekshumacje powojenne w dziejach Lublina. To również miejsce szczególne i również trzeba to uszanować. Nieszczęściem było to, że nie tylko wyśmiewano tych, którzy alarmowali, że na tym terenie znajdują się pochówki ludzi mordowanych przez okupantów, ale również w tych miejscach, a przynajmniej w okolicy, bo to jest dosłownie kilkanaście metrów od miejsca, w którym Instytut Pamięci Narodowej odkrył te mogiły, utworzono plac zabaw i organizowano tam festyny. Ja nawet jako radny otrzymywałem na maile, informacje o tym, jak świetnie się tam bawią dzieci, jak to miejsce, prawda, może służyć grom i zabawom. Wyobrażam sobie, że takie maile otrzymywali również ci, którzy alarmowali, że tam mogą się znajdować mogiły zamordowanych przez okupantów. To bardzo przykre, że nie tylko nie szanuje się zdania mieszkańców, że nie próbuje się dojść prawdy, nie tylko się kwestionuje to zdanie, ale jeszcze można by powiedzieć, w jaki sposób, no trudno powiedzieć, że na siłę udowadnia się, że tam nie ma takich pochówków, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób obraża się pamięć wobec tych żyjących właśnie, tych, którzy tam w tych dołach śmierci spoczywają. Jakie jeszcze bolączki mieszkańców Lublina chce Pan rozwiązać? Przede wszystkim to jest kwestia transportu. Transport, który w jakiś sposób nie jest ze sobą wzajemnie powiązany. Oczywiście buduje się parki przesiadkowe na krańcach miasta, ale praktycznie niewiele osób z tych parków korzysta, choćby z prostego powodu, że ta komunikacja jeździ po prostu bardzo rzadko.
Co więcej, ta infrastruktura tych autobusów nie dociera w każde miejsce. Kwestia dróg rowerowych. Oczywiście łatwym jest namalowanie na istniejącej drodze pasa dla rowerów, ale są to też przede wszystkim drogi wzajemnie ze sobą niepołączone. I tak praktycznie dojechać do centrum Lublina rowerem jest niemożliwe. Te drogi gdzieś się w pewnym momencie kończą. Czyli z jednej strony trudno się poruszać samochodem, z drugiej strony trudno się poruszać rowerem, z trzeciej strony brakuje odpowiedniej komunikacji autobusowej, ale mówimy oczywiście o tym, że będą częściej jeździć autobusy, że wreszcie będziemy wyprowadzać ruch z centrum miasta. Ruch z centrum miasta można byłoby wyprowadzić, gdyby była na to jakaś recepta. Samo określenie tego nie wystarczy, bowiem w samym centrum miejsca, które można było jeszcze zabudować, są zabudowywane dość wysoką zabudową. W związku z tym, jeśli zagęszcza się samo centrum, to jak wyprowadzić ruch z tego centrum? No przecież ci, którzy zamieszkali albo podejmują pracę w tych biurowcach, będą generowali ruch. Muszą tam dojechać codziennie i muszą stamtąd codziennie wyjechać. Więc jedno przeczy drugiemu i to się wszystko wzajemnie nie spaja. Wreszcie podejmujemy budowy, które de facto na początku, kiedy jest przetarg, mają zupełnie inną cenę, kiedy wygrywa firma, a kiedy kończy się ta inwestycja, to jest inny termin, zupełnie odległy, ale i zdecydowanie inna cena. Na przykład mieliśmy renowację tak zwanego Parku Ludowego, który jest wybudowany na terenach podmokłych jeszcze w okresie PRL-u. Każdy w Lublinie wiedział, że jest to teren podmokły, tam bardzo często stała woda po prostu wiosną. Jaki był powód, że trzeba było zwiększyć nakłady na tą inwestycję, mimo wcześniej podpisanego kontraktu? Ponieważ inwestor, który dokonywał renowacji tego parku, nie spodziewał się, że tam jest aż tak podmokły teren. Proszę Państwa, no właściwie musiałbym być dzieckiem, żeby tego typu retorykę podejmować. I oczywiście można to wszystko ułożyć zgodnie z prawem, tak żeby dorzucać pieniądze publiczne, ale trzeba te pieniądze szanować. Jest też jeszcze wiele innych bolączek, to jest kwestia oczywiście infrastruktury miejskiej, czyli na przykład działania miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, do którego co roku dorzucamy ogromne sumy pieniędzy, a który de facto mam wrażenie, że nie tylko się nie rozwija, ale wręcz bym powiedział, że się zwija, na przykład w Lublinie. Przez całe lata funkcjonowała górka, funkcjonował orczyk, tam moje dzieci uczyły się jeździć na nartach. Uznano, że jednak to nie będzie opłacalne, że jednak nie będziemy oczywiście tej górki dalej utrzymywać. Sprzedano orczyk, sprzedano ratrak, nic się tam nie dzieje, górki nie ma. A proszę zwrócić uwagę, że nie każdy ma pieniądze, żeby można było wyjechać w góry, żeby można było uczyć jazdy na nartach. Nie mamy odkrytego lodowiska. Żadnego w Lublinie nie ma odkrytego lodowiska, gdzie byłaby świetna zabawa zimą, gdyby takie lodowisko można było umieścić na przykład w centrum miasta. Ale nie można postawić na przykład takiego lodowiska na Placu Litewskim, ponieważ Plac Litewski jest tak zaplanowany, że właściwie głównie służy pokazom fontanny latem, ale zimą nie można tam postawić lodowiska, ponieważ wszystko wskazuje na to, że cała infrastruktura, która jest tam zaplanowana, nie jest do tego przystosowana, nie ma takich podłączeń, nie ma prawdopodobnie możliwości nawet takiego tonażu, aby tam można było postawić, czy takiego placu, w którym można byłoby to zaplanować. A więc, proszę Państwa, lista absurdów, z którymi musi się zmierzyć kolejny włodarz Lublina, jest bardzo długa. Bardzo dziękujemy Panu za wizytę w naszym studiu, za rozmowę. Państwa zachęcamy do lajkowania, podawania dalej, subskrybowania naszego programu na kanale na YouTubie i wspierania nas finansowego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.